Skandując hasło i nawet słuchając tej muzyki, też machajcie tymi flagami. Raz, żeby być lepiej widocznymi, i dwa, żebyście nie zamarzli. Wolna Palestyna! Wolna Palestyna! Wolna Palestyna! Wolna Palestyna! Wolna Palestyna! Wolna Palestyna! Pierz ze zbrodniczym syjonizmem! Pierz ze zbrodniczym syjonizmem! Śniadamy! Syjonistom! Żyć śniadamy! Syjonistom! Żyć śniadamy! Syjonistom! A Kasia w pracy? Między wysokimi murami, okalanymi drutami kolczastymi, co niedwuznacznie kojarzy się z obozami koncentracyjnymi. I to, co najgorsze, jest ten bardziej pozytywny przykład tego, jak można tam żyć, ponieważ inny sposób na życie w ziemi dla Palestyńczyków to gnicie w więzieniach, gdzie Palestyńczycy poddawani są torturom, gdzie przeprowadza się do rodzaju twierdza na Arabskim Morzu. Arabskim Morzu, które jak z tego zepchnąć do właśnie do Morza Śródziemnego. I stąd w Izraelu narodziły się różne pomysły, by tą swoją przyszłość w jakiś sposób zabezpieczyć.